Czy dzisiaj, kiedy czas możemy odczytać niemal wszędzie, ktoś jeszcze używa zegarków? Otóż są ludzie, którzy zegarek mieć muszą, a wielu z nich świadomie wybiera zegarek mechaniczny, taki jak ten. Glycine-Hermann. Hermann to linia, która ma bardzo ciekawą genezę. Powstała na pokładzie samolotu dla ludzi, którzy dużo podróżują i zmieniają strefy czasowe, tak jak piloci. Ten zegarek to Hermann 17. Jest to duży zegarek. 46 mm średnicy. Ale trzeba przyznać, że projektanci odwalili kawał dobrej roboty, ponieważ zegarek jest bardzo dobrze przemyślany, bardzo fajnie zaprojektowany. Jest płaski. Uszy dość wyraźnie i mocno są skierowane ku dołowi. Dzięki temu nawet na przeciętnym nadgarstku, takim jak mój, o obwodzie około 19 cm, zegarek prezentuje się naprawdę wyśmienicie. I śmiało można stwierdzić, że nawet na węższym nadgarstku będzie wyglądał równie dobrze i będzie się bardzo komfortowo nosił. Hermann 17 dzięki temu, że jest duży, ma naprawdę bardzo wysoką czytelność wskazań. A czytelność jest potrzebna, ponieważ tych wskazań jest dość dużo. Najważniejszym poza czasem jest wskazanie GMT, czyli możliwość odczytu czasu w więcej niż jednej strefie czasowej. Wskazanie czasu lokalnego, czasu w domu, odbywa się standardowo za pomocą głównych wskazówek. Natomiast czerwona wskazówka, ta wąska, pokazuje nam czas w drugiej strefie czasowej. Odczytujemy ją na zewnętrznej podziałce na tarczy, umieszczonej na samej jej krawędzi. To jest podziałka 24-godzinna. Czas ustawiamy za pomocą głównej koronki po odciągnięciu do pozycji pierwszej. Możliwość następuje przestawiania tej wskazówki i odczytu w dowolnej wybranej strefie czasowej. Ale to nie wszystko, ponieważ po odblokowaniu koronki na godzinie czwartej możemy obracać lunetą, która ma również niesioną podziałkę 24-godzinną. Tym samym za pomocą jednego spojrzenia możemy odczytać czas w aż trzech strefach czasowych. Dodatkowym wskazaniem jest datownik. Datownik to jest autorskie rozwiązanie firmy Glycine, ponieważ standardowy mechanizm zastosowany w tym zegarku, ETA 2893, pozwala nam odczytać datę, która byłaby umiejscowiona dużo bliżej środka tarczy, w małym okienku. Tutaj autorskie rozwiązanie pozwoliło na przesunięcie datownika do samej krawędzi tarczy w dużo większym okienku. Zyskała na tym po pierwsze czytelność, ale po drugie, może nawet ważniejsze, stylistyka zegarka. Taka data w tym dużym okienku wygląda dużo lepiej na tak dużej tarczy. Całość tych wszystkich dóbr, które nam zaoferowała firma, znajduje się w zegarku, który jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Począwszy od tarczy, która jest matowa, ma perfekcyjne wszelkie nadruki, wszelkie wskazania. Indeksy są wykonane z masy luminescencyjnej, również wykonane bardzo precyzyjnie. Tak naprawdę nie ma się kompletnie do czego czepić. Natomiast cała koperta to również popis jakości wykonania, biorąc pod uwagę szczególnie cenę zegarka. Luneta, tak jak widzieliśmy, jest obrotowa, bardzo precyzyjnie pracuje. Boki koperty są polerowane, jest bardzo ciekawy profil, tak samo jak zakręcany dekiel. Górne krawędzie uszu są szczotkowane. To szczotkowanie ma również bardzo wyraźną i ostrą krawędź, co pokazuje nam dbałość o szczegóły i podkreśla jeszcze raz jakość wykonania. Wspomniany dekiel zakręcany ma przeszklenie. Przez przeszklenie widzimy mechanizm. Może to nie jest dzieło sztuki, ale trzeba przyznać, że zastosowana tutaj ETA 2893 po pierwsze ma bardzo fajnie szlifowane mostki i widoczne płyty. Krawędzie są fazowane i polerowane, a na wachniku naniesiono pasy genewskie oraz wygrawerowano symbol samolotu oraz nazwę producenta oraz linii. Koperta wraz z zakręcanymi koronkami i deklem pozwoliła na osiągnięcie wodoszczelności na poziomie 200 metrów. To aż nadto jak na zegarek typu pilot. Najważniejszą jednak cechą tego czasomierza jest po pierwsze niewydumana historia, po drugie można powiedzieć niszowość producenta, zegarków Glycine nie spotykamy na co drugim rynku, a po trzecie naprawdę indywidualny charakter. Bardzo trudno znaleźć pilota, który jest tak bardzo inny niż utarte kanony zegarków dla lotników. Tutaj jest własny styl, indywidualny design. Trzeba przyznać, że jak dla mnie to jest najważniejsza pozytywna cecha tego czasomierza. To wszystko otrzymujemy za cenę około 7000 zł katalogowo, którą można uznać w wypadku tego zegarka za wręcz okazyjną. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.